witam wszystkich bardzo gorąco u mnie na kanale w najnowszym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, trochę tak mroczno, a to dlatego, bo chciałabym, żebyśmy sobie zmalowali makijaż inspirowany Wednesday Addams. Kto oglądał Wednesday, łapka do góry, a to jest bardzo chodliwy, aktualnie bardzo popularny serial na Netflixie. Sama jestem ogromną fanką, chociaż jakoś nigdy wcześniej nie miałam okazji oglądać nic związanego z rodziną Addamsów. Także przyznaję się, naprawdę jest to moje pierwsze zetchnięcie, no i przepadłam. Ale dlaczego dzisiaj taki makijaż? Słuchajcie, kupiłam paletę w Action, która kosztowała, uwaga, uwaga, niecałe 18 zł bez grosza, więc 17,98, jakoś tak, 9. Generalnie paleta ultra tania i jak ją zobaczyłam i otwarłam, to pierwsze moje skojarzenie właśnie było z Wednesday, dlatego, bo paleta jest dość taka w stylu soft goth. Mamy tutaj trochę szarości, takich chłodnych cieni, mamy trochę takich cieni, którymi możemy sobie zrobić delikatne podkowy pod oczami, a nie wiem, czy tylko ja mam takie skojarzenie, ale jak zobaczyłam tą paletę, to od razu wiedziałam, że oj tak, to jest mocno w stylu Wednesday. Paleta nazywa się Let's Party Eyeshadow Palette, Max & More firma. No i chciałabym, żebyśmy dzisiaj się trochę pobawili tą paletą. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, bądź z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybujesz kanału, to naprawdę będzie mi niezmiernie miło, jak zostawisz łapkę w górę, zostawisz suba po to, żeby być na bieżąco. To jest takie moje wynagrodzenie pracy. Wiadomo, sprawia, że chce mi się więcej, bardziej i im więcej osób tutaj na kanale, to tak, mam większą motywację do nagrywania. Także to tyle słowem wstępu, przechodzimy już do samego makijażu. Nałożyłam sobie opaskę, to co wystaje z kadru to jest lusterko, po to, żebym nie musiała się tutaj mocno zginać i żebyście Wy też dobrze wszystko tutaj widzieli, a ja jestem ślepa, bez lusterka, bez okularów, także wybaczcie, ale lusterko musi być blisko. Słuchajcie, jeśli chodzi o moją twarz, to już mam podstawę zrobioną, żeby nie tracić czasu. Patrząc na zdjęcia Wednesday w internecie, nigdzie nie widziałam błysku ani grama. Bardzo mocny mat, w zasadzie skóra taka bez jakiegoś takiego nadmiernego połysku. Tak więc jeśli chodzi o bazę, dzisiaj na twarz powędrowała baza Smashbox Photo Finish Pore Minimizing, czyli taka baza po prostu wypełniająca pory, wygładzająca. Jeśli chodzi o podkład, no to słuchajcie, przeprosiłam się z Juvia's Place. Kto mnie ogląda regularnie, to wie, że ten produkt pojawił się w makijażu kosmetykami, których się pozbywam i bardzo mocno na niego narzekałam. Oj, bardzo mocno, nie polubiliśmy się i on już dosłownie był out, ale tak jeszcze stwierdziłam, że dam mu szansę, spróbowałam go w mniejszej ilości, w inny sposób aplikować i powiem Wam, że jako podkład mocno kryjący, a taki właśnie dość mocno z takim finiszem raczej w stronę matu niż połysku, to on wygląda bardzo ładnie, więc znalazłam na niego patent, przeprosiłam się z nim i chciałam tutaj tym bardziej o nim powiedzieć, bo wiem, że trochę niesprawiedliwie go oceniłam w tamtym filmie, a wiem, że są osoby, które szukają mocnego krycia, takiego właśnie dość matowego wykończenia i ten podkład, myślę, naprawdę sprawdzi się. Jeśli chodzi o mój odcień, to jest Bali 720 i słuchajcie, faktycznie teraz dość często sięgam po ten podkład, więc tym bardziej chciałam się tutaj zreflektować i, że tak powiem, troszkę naprawić szkody, które mu wyrządziłam. Jeśli chodzi o korektor, to już kończę, za niedługo wyląduje on w projekcie Denko. To jest Coffee Serum Conceal, korektor Bell z kofeiną, który kocham, uwielbiam, ubóstwiam. Mój ulubiony odcień to jest jedynka Coffee Cream. No i w zasadzie, słuchajcie, naprawdę on już jest dosłownie jeszcze może z dwa użycia i no, będzie niestety szedł do projektu Denko, jeden z moich ulubionych korektorów i myślę, mogę spokojnie powiedzieć, najbardziej mój ulubiony, jeśli chodzi o Bell, najlepszy, jaki miałam okazję używać od dawien dawna, na pewno w zeszłym roku. No i jeśli chodzi o puder, to nałożyłam Laure Mercier, to jest Translucent Loose Setting Powder, a puder, który nie ma żadnych drobin, jest fajnie taki blurujący, trochę rozmywający,
nagrywający, wiecie, taki dawający soft focus, ale nie ma tutaj żadnych drobin miki. Twarz jest, że tak powiem, bardzo mocno satynowa. Nie chcę mówić, że tempomatowa, bo to nie, na pewno. Natomiast nie ma tutaj po prostu grama połysku aktualnie. To jest dla mnie nowość, bo kto mnie ogląda, to wie, że ja jestem za błyskiem, bo mam skórę suchą, tak więc ciekawie się czuję. To jest naprawdę ciekawe dla mnie doświadczenie. Dobra, no i tym oto sposobem możemy już przejść do samego makijażu oka. Jeśli chodzi o makijaż Wednesday, to w internecie pojawiają się różne tak naprawdę wersje jej makijażu. Tutaj Wam wrzucę, żebyście mogli zobaczyć, bo na przykład na tej pamiętnej imprezie, gdzie tak tańczy, w zasadzie ten taniec to już jest kultowy, wiralowy, jest wszędzie, no na pewno wiecie, o który taniec chodzi. Tam ma makijaż bardzo taki glamour, smoky eye, przyciemnione, z czernią, ale ten makijaż jest bardzo elegancki, a w porównaniu na przykład, kiedy widzimy ją na co dzień i ten makijaż na przykład w szkole już jest taki bardziej, no właśnie w stylu soft goth, taki trochę gdzieniegdzie pojawia się nawet fiolet, róż, jakby tutaj się pojawiały takie cienie trochę pod tym okiem. W tym dziennym makijażu na pewno wygląda troszkę bardziej strasznie w porównaniu z tym właśnie eleganckim z imprezy. No i tak się zastanawiam, co byśmy sobie dzisiaj zrobili. Myślę, że chyba połączymy sobie, zrobimy trochę właśnie bardziej w stronę imprezowego looku jednak, żeby to był makijaż wyjściowy, ale może gdzieniegdzie nałożymy delikatnie jakiś taki róż, fiolet imitujący właśnie zasinienia, no bo mamy tutaj takie cienie, więc chciałabym też przetestować tą paletę. Ogólnie teraz powiem Wam, widzę, że jest bardzo duża moda, jeśli chodzi o chłodne cienie. Wracamy właśnie do szarości, do srebra, także coraz więcej palet właśnie z taką gamą kolorystyczną widzę. Fajnie, fajnie, bo mamy znów coś innego. Zanim przejdziemy do samego makijażu, to jeszcze sobie tutaj przesłoczujmy co niektóre cienie, bo jestem bardzo ich ciekawa. No powiem Wam, to już jest któraś paleta z Action, która jak tak słoczuję, to nie ma słabego cienia. I no zaraz to zresztą będziemy testować, sprawdzać, ale pigment jest tutaj naprawdę bardzo dobry, imponujący wręcz. Fajnie, bo za niewielką kwotę możemy mieć, nie wiem ile tutaj tych cieni jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 21 cieni. Nieźle, prawda? To jest oczywiście nowość, ta paleta dopiero się pojawiła teraz przy zmianie półek wystroju w sklepie, bo byłam właśnie akurat jak mieli, nie wiem, czy zmianę gazetki, czy no ogólnie wiecie, wymianę tam tych różnych ofert i tak, paleta na pewno jest nowa, także śpieszcie, gdyby ktoś był zainteresowany, bo pewnie niedługo będzie do kupienia i znów się wszystko wysprzeda. Jeszcze chcę sobie sprawdzić, że tak powiem, trochę tych matowych cieni, przesłoczować, zobaczyć. No, są bardzo takie satynowe pod paluchem. Zobaczcie, nic tutaj się nie kruszy, nie sypie. One są raczej taka forma masełka. No pigment tutaj może nie jest jakiś taki porywający, ale też nie jest zły. Jak na takie cienie przejściowe, żeby gdzieś tam sobie wyblendować, no to myślę jak najbardziej ok. Zaczniemy sobie od jakże tutaj pasującej nazwy Dance. Tak, Wednesday i ten jej taniec. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Powiem szczerze, uwielbiam oglądać na TikToku teraz, jak ludzie wykonują ten taniec. Widziałam dziewczynę, która tańczyła pod wodą. Kosmos. Widziałam łyżwiarkę, która wyglądała dosłownie jak Wednesday i tańczyła na lodzie i też kopara. Opad kopary w dół. Widziałam tatusiu z dziećmi, no genialne, naprawdę genialne, także przechodzę do tego cienia, bo nigdy nie zacznę i będę sobie go nakładać, słuchajcie, w załamanie. Powiekę mam rozpracowaną, tutaj mam tylko i wyłącznie korektor, także działamy. O, fajny cień i dobrze napigmentowany. Oczywiście ten makijaż dzisiaj będzie dość chłodny, to znaczy na pewno bardziej chłodny niż ciepły, więc tutaj miła odmiana od tych takich właśnie ciepłych makijaży, które królują od jakiegoś czasu, są bardzo popularne i no właśnie, wszyscy dobrze je znamy. Tak jak mówię, trochę będę szła w stronę
bardziej tego imprezowego, bardziej eleganckiego looku Wednesday niż tego takiego na co dzień bardziej buntowniczego. Mamy to. Jeśli chodzi tutaj o wewnętrzny kącik i środek, ciężko mi zobaczyć na zdjęciach w internecie, bo one też są jakości jakiej są, ale mam wrażenie, że tutaj jest w macie to oko. Tutaj nie ma absolutnie w ogóle u Wednesday żadnego połysku, nie licząc oczywiście połysku na ustach, bo gdzieniegdzie ma taką jakby pomadkę, tint delikatnie czerwony, właśnie krwawy, więc te usta delikatnie są błyszczące, natomiast cała reszta mam wrażenie jest mocno w macie utrzymana. Dlatego przejdę do kolejnego cienia, tego Majestic. To jest w zasadzie najjaśniejszy z matów. No i nałożę sobie go właśnie tutaj bardziej w wewnętrzny kącik i na ten środek powieki, żeby trochę tutaj wygładzić tą powiekę, rozetrzeć. W bardzo niewielkiej ilości nakładam ten cień. Naprawdę tyle o ile. Dosłownie mini, mini. Żeby tylko sobie zagruntować ten korektor i, że tak powiem, wygładzić tutaj ewentualne jakieś takie przejścia, granice. No i przechodzimy teraz na zewnętrzny kącik. Słuchajcie, no oczywiście All Night. To jest czarny, czarny króluje w makijażu Wednesday, także tutaj nawet nie ma dyskusji. I tutaj tym pędzelkiem będę sobie przyciemniać zewnętrzny kącik. Raczej ta czerń jest tutaj trzymana w tym zewnętrznym kąciku. I przejdę sobie teraz do mojego pędzelka, którym blendowałam wcześniej załamanie. No i delikatnie sobie łączę szarość z czernią i do załamania rozmiękczam, rozcieram powyżej załamania i będę trzymać ten makijaż właśnie tą czerń bardzo tutaj, tak wiecie, nie będę rozcierać za bardzo, tylko w jednym punkcie, robiąc raczej taki okrągły kształt oka. Przynajmniej tak mi się wydaje, że na zdjęciu Wednesday miała, na pewno nie miała jakiegoś mega roztarcia. Dobra, wezmę sobie czysty pędzelek oczywiście i jeszcze sobie wszystko ładnie porozcieram. Ach, niech będzie taki pędzelek. I łagodzę sobie tutaj. Tutaj mam laptop i jeszcze tak patrzę, bo nie wiem, czy był eyeliner, czy nie było eyelinera na imprezie. Och, na pewno jest mocna czarna kredka na dole powieki i jest tutaj też ciemny czarny cień, który no, sprawia, że to oko jest takie, wiecie, nabiera kształtu, jest dość ciemne. Ciężko mi tutaj dojrzeć, ale wydaje mi się, że jest tutaj eyeliner bardzo nisko przy samej linii rzęs. I chyba sobie delikatnie ten eyeliner nałożymy. Co jest ciekawe, patrząc, mocno się wpatrując w zdjęcie, mam wrażenie, że jest biała kredka tutaj na mini wodnej, co sprawia, że oko się otwiera, pomimo całego tego ciemnego właśnie takiego makijażu smokey eye, to jednak to oko wygląda na dość świeże przez tą białą kredkę. Także no, taką kredkę kremową sobie też nałożymy. No i co? Wciśniemy dalej. Tutaj mam eyeliner od FO, który jest w takim tutaj pisaku. Jest bardzo precyzyjny, więc lubię po niego sięgać. No i nałożę sobie go delikatnie przy linii rzęs. Zastanawiam się, czy tam są jakieś sztuczne rzęsy, bo trochę wydaje mi się, jakby były w zewnętrznym kąciku, jakby Ortega delikatnie miała tutaj doczepione kępki, ale nie wiem, może dwie, trzy sobie dokleję, natomiast ciężko to dojrzeć na zdjęciach. Jeśli chodzi o eyeliner, słuchajcie, on nie wygląda stricte jak eyeliner na zdjęciach, jest bardzo trzymany tutaj tak, wiecie, dość nisko, nie wychodzi, nie ma tej takiej jaskółki, generalnie oczy wyglądają na przyciemnione, natomiast nie jest to efekt typowego eyelinera, więc ja sobie go dosłownie tutaj urwę, bardzo blisko, zaraz jak się kończy linia rzęs. O, tyle. Minimalnie podniosłam tylko zewnętrzny kącik, to wszystko. I przechodzę teraz na dół powieki i zacznę od białej kredki. To nie jest biały, to jest beżowa, cielista, kremowa
Tak lepiej. Inglot numer 05. To już jest, słuchajcie, resztka, ale ja tak lubię tą kredkę. Dosłownie, no nie wyobrażam sobie bez niej życia. Wygląda strasznie, ale tak, no będę musiała kupić nową. I nakładam sobie ją na całą tutaj linię wodną, żeby otworzyć sobie spojrzenie. No, widać tą różnicę. Dobra. No i przechodzimy na dół powieki, oczywiście do mocnego cieniowania naszą czernią. Zacznę od właśnie czarnego cienia podczyszczonym pędzelkiem. Nakładam sobie dość nisko ten cień. Mam wrażenie, że ten dół na zdjęciach jest mocniejszy niż góra. Jest bardziej tutaj fokus na tą właśnie ciemną linię rzęs dolnych i no właśnie tutaj to mocne cieniowanie na dole. Przejdę do pędzelka, do blendowania i trochę sobie zmiękczę. Przejdę też do czarnej kredki od razu, Cole and Contour Bourjois, oczywiście czarny, intensywny kolor i mocno przyciemnię sobie sam zewnętrzny kącik. Nakładam tą kredkę też na linię wodną, jeszcze delikatnie tutaj, żeby tak 1/3 była ciemna po prostu. Ten jasny kolor, żeby tutaj gdzieś od połowy, 2/3 się zaczynał pojawiać, ale czarną kredkę mocno wciskam tu, w zewnętrzny mój kącik, delikatnie trochę nawet zjeżdżając poniżej linii wodnej. Nakładam nawet na ten czarny cień, żeby tu był mocny, czarny, ciemny gradient. No i rozcieram sobie wszystko z sobą. Spójrzmy jeszcze na zdjęcie, zobaczmy, co tutaj jeszcze przegapiłam. Ależ ona ładnie wygląda. I to w dodatku bez bronzera, bez różu i bez rozświetlacza. Nie wiem, jak to jest możliwe do uzyskania, ale tak, jeśli chodzi o Wednesday na zdjęciach, słuchajcie, głównie piegi można zobaczyć, które gdzieś tam definiują tą twarz w tym makijażu takim codziennym. Natomiast no, na tych zdjęciach tutaj imprezowych, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, chyba widać, na zdjęciach z imprezy, no tutaj twarz jest gładziutka, dosłownie jak pupcia niemowlaka. Nie widać tutaj ani bronzera, ani różu, ani tym bardziej rozświetlacza. Zanim zdecyduję, co dalej, czy będziemy tutaj w jakikolwiek sposób definiować tą twarz, to pozwólcie, że szybko poza kamerą wykończę drugie oko, a dokleję może tak 2-3 kępki w sam zewnętrzny kącik oka, żeby trochę oko otworzyć. A natomiast czy będziemy nakładać róż, bronzer czy rozświetlacz, o tym zdecydujemy później. No, ja tutaj nie oszczędzam tej maskary, daję konkretnie, porządnie, mocno tuszuję swoje rzęsy, dokleiłam tylko kilka kępek, ale wiecie, rzęsy powinny być porządnie, mocno posklejane, trochę jak takie nogi pająka, jak przystało na Soft God. Nie no, ale tak na poważnie, patrząc na zdjęcia, tak, rzęsy Wednesday ma porządnie, zawsze mocno wytuszowane, także tutaj właśnie też nie oszczędzam tego tuszu, ponieważ bronzer wyklucza się zupełnie z taką porcelanową, wręcz trupią skórą, tak więc no dzisiaj niestety zrezygnujemy z tego kosmetyku, ale żeby nie było tak zupełnie płasko, to na niektórych zdjęciach widzę, Wednesday ma odrobinę takiego jakby różu, jakby ta skóra była delikatnie zaróżowiona, także to jest jedyny chyba kosmetyk, jeśli chodzi o wykończenie, na który sobie dzisiaj pozwolimy, no bo rozświetlacz też zupełnie odpada. I tutaj mam paletę Make Up Atelier Paris i z tej palety róże najbardziej wydają mi się odpowiednie. Nie są zbyt ciepłe, nie są zbyt chłodne, bardzo takie kolory skóry, wręcz neutralne, więc tak, delikatnie, minimalnie gdzieś tam tą twarz sobie zdefiniuję, miksuję sobie te tutaj trzy w zasadzie odcienie i odciskam nadmiar, delikatnie tutaj sobie tylko nałożę, tak omiatając bardzo niechlujnie tą twarz, żeby tutaj delikatnie jednak, wiecie, te rysy się pojawiły na nowo, no bo skóra teraz wygląda dość po prostu płasko, tak nijak. Dam sobie też trochę na nos, ponieważ te róże są bardzo, tak jak mówię, neutralne w odcieniu skóry, to w żaden sposób tutaj nie wybijają się, rysy się pojawiają, gdzieś tam delikatnie twarz jest, nabiera kształtów,
ale wiecie, produkty wyglądają bardzo naturalnie, tak jakby one po prostu tutaj były. I tak jak mówię, w niewielkiej ilości, w zasadzie czoło chyba zostawię już tyle, co mi zostało na pędzlu, czyli nic. Tak, skóra musi wyglądać na trupio, bladą. Przechodząc do ust, czyli też po raz kolejny bardzo takiego charakterystycznego, jeśli chodzi o Wednesday kosmetyku, to są to, na wielu zdjęciach zauważyłam, tinty. Po prostu usta wyglądają na takie właśnie krwawe, ale bardzo mocno nabłyszczone. Trochę jak taki czerwony błyszczyk, z tym, że bardziej chodzi o, wiecie, o jednak o tinty, a jest tego cała masa na rynku i ja się załamałam, bo zdałam sobie sprawę z tego, że robiąc czystki, pozbyłam się wszystkich, nie mam ani jednego takiego czerwonego tinta, czy tam błyszczyka, oprócz tego tutaj. No i mam jeszcze Tattoo Lip Tint z Eveline, ale te kolory też, no nie wiem, czy do końca. Jeden jest bardzo taki żarzysty, jasny, drugi jest taki z kolei bardziej w róż, a tutaj jednak potrzebuje takiego krwawego efektu. Oczywiście w tej scenie, kiedy Wednesday tańczy, usta ma zupełnie inne, bardzo neutralne, takie nude, delikatnie różowe, w zasadzie tak jakby na nich nic nie miała. Natomiast jeśli o mnie chodzi, Wednesday kojarzy mi się z właśnie krwawymi ustami i dzisiaj chciałabym, żebyśmy na takie usta właśnie sobie postawili. Eveline mam w odcieniu Juicy Red 2 i mam też w odcieniu Delicate Rose 4. Ten Juicy Red, no właśnie, jest bardzo taki... A, chociaż może jednak... No, może jednak ten błyszczyk, ten czerwony jest mało krwawy. Dobra, najpierw zacznę jednak od obrysowania sobie ust. Delikatnie sobie same brzegi ust przyciemnię tym, co zostało mi na beauty blenderze. Dlatego, bo Wednesday ma bardzo charakterystyczny kształt ust. Oczywiście ja mam zupełnie inny kształt, więc tutaj postaram się delikatnie, że tak powiem, naciągnąć ten mój kształt, żeby jak najbardziej był, przypominał to takie serduszko, ja to tak nazywam, czyli kształt ust, które tutaj są bardzo takie dość wąskie, szerokie, a nie wiem, jak to ująć. Po prostu Wednesday ma bardzo grubą dolną wargę i ma tutaj takie właśnie bardzo ładny kształt warg górnych, które układają się trochę w takie serduszko. Te usta nie są szerokie, są dość wąskie, takie jak nafochana dziewczynka, dziecko. Z jednej strony wąskie, ale grube. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli, nie umiem się dzisiaj wysłowić. Na pewno też wezmę sobie ciemniejszą konturówkę. Oh my god, no nie znajdę konturówki. No, jak na złość. Nie mogę tutaj nic sensownego wygrzebać, ale zaraz coś tutaj zaraz znajdę. 2 godziny później Mizia dalej szuka, dalej grzebie. O, może ten będzie ok. To jest jakiś Maybelline Color Sensation 630 Velvet Beige. Nadam sobie głębi, robiąc tutaj jeszcze taki przedziałek, zaraz to jeszcze oczywiście rozetrę. Ale chcę, żeby usta bardziej wyglądały na takie napompowane. Wednesday jeszcze tutaj ma tak trochę jakby ten kącik wyciągnięty. Śmiesznie to trochę wygląda. Ale jak się przyjrzycie na zdjęciach, to faktycznie ma tutaj jakby tą linię ust tutaj właśnie przeciągniętą. Oczywiście robię to bardzo delikatnie, to ma nie być w zasadzie widoczne zupełnie. Staram się skoncentrować ilość produktu w wewnętrznej części ust, po to, żeby właśnie wszystko wyglądało, że jest to, wiecie, w centralnej części. Tutaj jest fokus, natomiast delikatnie tylko rozcieram, wiadomo, na całą resztę ust. No i proszę, jak ładnie można w prosty sposób zmienić kształt warg.
No i tak oto prezentuje się efekt końcowy, makijaż inspirowany Wednesday Addams z Netflixa, postać z Netflixa, serial, zachęcam gorąco, kto nie oglądał, ja naprawdę jestem ogromną fanką. I to jest makijaż wykreowany nową paletą, paletą za niecałe 18 zł, paletą z Action, Let's Party i muszę przyznać, że te cienie, które udało nam się przetestować, może nie było tego jakoś dużo, ale naprawdę dobrze się spisały, fajnie się nimi cieniuje, fajnie się rozcierają, nakładają jeden na drugi, naprawdę tutaj praca jest szybka, łatwa, przyjemna, nie ma żadnego problemu z tymi cieniami. Natomiast nie udało nam się przetestować tych tutaj bardziej ciepłych, czy to złoto, czy tutaj róż, na pewno jeszcze będę wracać do tej palety, natomiast żeby każdy był usatysfakcjonowany, to zaraz jeszcze sobie przerobimy trochę ten makijaż i zrobimy jakby taką drugą wersję, dołożymy piegi i może właśnie tutaj sięgniemy jeszcze po taki fiolet, róż, żeby trochę oko wyglądało na takie zmęczone, nie chcę mówić podbite, także zaraz przechodzimy do makijażu, wcześniej tylko jeszcze Was zachęcam do łapek w górę, do aktywności pod tym filmem, bo to wpływa na statystyki i wiecie, tutaj wpływa na to, że film jest wyświetlany dalej na YouTubie i większemu gronu odbiorców. Dziękuję serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno, piszcie proszę, czy macie tą paletę, a w komentarzach pod filmem i jakie jest Wasze wrażenie, czy taka wersja makijażu Wam się podoba, jestem mega ciekawa. A ja w takim razie przechodzę jeszcze tutaj do fioletu mojego, zmiksuję może te dwa cienie z sobą i jeszcze tutaj podziałam sobie na podczyszczony pędzelek. Przechodzę do cienia Classy i z cieniem Cheek, to są te takie fioletowo-różowe cienie. Delikatnie sobie tutaj jeszcze dołożę, na pewno na dół. Zjeżdżając dość nisko, imitując trochę takie zasinienia właśnie cienie. Kto to widział? Całe życie człowiek, że tak powiem, próbuje zakryć siniaki, cienie i takie jakieś, wiecie, niedoskonałości pod okiem, a teraz jest moda na to, żeby je uwydatniać i żeby je tutaj podkreślać, pokazywać. No widać już, delikatnie tutaj się nam pojawia kolor i działamy. Natomiast jeśli chodzi o piegi, to tutaj mam flamaster z Belle Freckleless Pen. Oh my god. Generalnie tak, to jest po prostu flamaster do piegów, którym sobie tutaj porobię piegi, przyciskając mocniej, mniej, delikatniej. Oczywiście odciskam też od razu łapką, żeby ładniej mi się one wtopiły. Najwięcej oczywiście tutaj w tej części przy nosie, gdzie naturalnie się robi ich najwięcej. No i tak oto prezentuje się ta nieco bardziej podrasowana wersja Wednesday, czyli coś dla fanów piegów i podkrążonego oka. Dajcie proszę znać, która wersja bardziej Wam się podoba. Jestem mega ciekawa i czekam. Całusy. Pa.